Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Krwawa felga od Daniela Washingtona. I od razu sprawdzimy zapaszek. Kurczę, leje się z tej butelki, wciąga od Daniela. Już chyba któryś z kolei produkt. I oczywiście nie zapomniałem o tej paczuszce, w której przyjechały śmieci, a kosmetyki były dodatki. Pamiętam. I właśnie. Zapach. Już miałem ten dail. On, jeżeli chodzi o konsystencję i takie naprawdę, raczej naprawdę, o konsystencję, jest rzadziuteńki. Raczej nie jest to totalny glut. On mi przypomina K2, nie Pro, a ten pierwszy, ale zapach ma troszeczkę tak jakby K2 Pro. Taki kurczę, nawet siedzi tak jak K2 Pro. Zostają te oczka, on się tak zjeżdża. Zostają suche place. Pod tym względem niestety no leży. I najgorszy w nim jest zapach. Taki wrażliwy dla nocha. Wkurza. Zwyczajnie wkurza. Jeżeli chodzi o wybieranie lotnej dzy, no na felgach słabiło teńko. No RRC tutaj zmiażdżyło. Ponownie RRC. Zawsze będę na nie sprawdzał, bo cena do jakości, powtarzam się, dla mnie kozak. No słabiutko. Ale produkt fantastycznie siedzi na lakierze. Naprawdę fajnie. Dekontaminacja, lekka lotna rdza. Naprawdę fajnie zbiera. Miałem gorsze Dejrony, także ten nie jest jakiś najgorszy, ale rewelacji też nie ma. No dobrze, myślę, że nie będę więcej czarował, film chyba pokazał co jest 5, zdecydowanie było widać, że po stronie RRC zostało tego mniej. Felgi
totalny gnój, nie wiem czy one kiedykolwiek widziały Dejron, więc produkty miały co robić. No dobra, z mojej strony to wszystko, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!